Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale. Moi kochani, obejrzyjcie dzisiaj ten filmik od początku do końca, ponieważ jest to jedna wróżba z kart Tarota i Lenormanda, czyli nie ma do wyboru grup. Witam Was serdecznie. Kochani, zobaczmy sobie w kartach Tarota, jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny. Co? Jaka tematyka, tak? Co jest aktualnie istotne? I zobaczymy poprzez karty Lenormanda, jak to się dalej rozwinie. Czyli skupimy się teraz na ważnym temacie, który nas wszystkich dotyczy. Dobrze, mam już. W przełożeniu mamy siła. Czyli trzeba mieć dużo siły, by rozwiązać jakieś problemy lub jakieś sprawy, ale również łagodność baranka. Zobaczymy, jakie problemy nam się pokażą. Kochani, oczywiście ja zapraszam Was do komentowania, do lajkowania. Piszcie, piszcie mi, kochani. Napiszcie mi też e-maila, jeśli chcecie wróżby indywidualne. Powróżę Wam na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Oczywiście wyślę Wam, kiedy są wolne terminy, jakie są warunki takich wróżb prywatnych. Napiszcie mi e-maila. Mój e-mail znajduje się w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi, ponieważ to pomaga w rozwoju mojego kanału i jest ważne dla aktywności tego kanału. Więc subskrybujcie, zostańcie z nami. Wtedy dostaniecie powiadomienia od YouTube'a, jeśli zasubskrybujecie z dzwoneczkiem u góry, to będzie YouTube Was powiadamiał o codziennych moich filmikach, o wróżbach. Zapraszam. Dobrze, i teraz kochani, co wydarzy się wkrótce, co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co? Okej. Karta Tarota. Co jest tematem teraźniejszym? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, jakieś rzeczy, jakieś sprawy administracyjne, sądowe. To jest też karta wagi, czyli wszystkie wagi tutaj jesteście ważne, macie jakiś ważny czas, tak, do rozwiązania jakichś spraw, czy urzędowych, czy w pracy, czy administracyjnych. No i karty Lenormanda mówią, że coś jest niejasne, nieklarowne. Ale będzie jakieś, nadejdzie jakieś szczęście, nadejdą pozytywne rozwiązania, pozytywne tutaj sprawy, jest nadzieja, tak? I jest dużo emocji też przy tym, lub chodzi o sprawy finansowe, tak? To znaczy zawsze są dwojakie tutaj tłumaczenia tych kart, ponieważ nie wiem, czy pytacie o emocje, o miłość, o pieniądze, o sprawy zawodowe, więc tutaj jest spełnienie jakichś marzeń, tutaj jest głębsze uczucie. Tutaj są uczucia, które potoczą się dobrze i sprawy się wyklarują, tak? Czyli jest potrzebne jest pozytywne myślenie, ponieważ sprawy tutaj, niezależnie o jakie pytacie, czy administracyjne, czy finansowe, czy pracy, czy emocjonalne, pójdą dobrze, a szczególnie dla wag, kochani, tak? Bo waga tutaj, karta sprawiedliwości nam bardzo wyraźnie się pokazała. Teraz, co wydarzy się wkrótce, jeśli chodzi o te sprawy tutaj, które macie wyjaśnić? Wisielec. Jest jakaś karta wisielca, czyli stagnacji, bezruch. Tutaj sprawy muszą się jakoś wolniej potoczyć poprzez to, że musicie przemyśleć, musicie zastanowić się, spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, tak? Z innego kąta jakby widzenia. I nie śpieszyć się, tylko dać tym sprawom czas, ale macie tutaj komunikację, jakieś wiadomości, macie jednak tutaj też
izolację, jakąś, nie wiem, jakąś blokadę lub separację, może uciekanie w pracę, presja czasu, niecierpliwość. Ważne jednak są te sprawy dla Was lub ta relacja, nie? Ta znajomość lub, nie wiem, jakieś sprawy tutaj są bardzo istotne. Jakby może też, jeśli pytacie o osobę miłosną, to osoba z przeznaczenia i rzeczywiście karta miłości. Czyli może tutaj coś wyjść rzeczywiście miłosnego. Z tej niepewności, nieklarowności może się tutaj, owszem, z turbulencjami, ponieważ mamy separację, izolację, blokady, mamy pisanie wiadomości, ale mamy również ostatnią kartę miłości. Więc może się coś tutaj wyklarować romantycznego, kochani. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, zapraszam na wróżby indywidualne. Zapraszam na mój kanał, do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie, piszcie komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.